Przewrót w sprawie posła Marcina Romanowskiego. Z rozpatrzenia zażalenia wyłączony miał zostać jeden z sędziów, choć nikt się tego nie domagał. Reaguje Krajowa Rada Sądownictwa, a jej przewodnicząca mówi o decyzji podjętej bezprawnie. Prokuratura czeka na rozpatrzenie zażalenia, jakie złożyła w reakcji na odmowę przez sąd tymczasowego aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Podjęta została próba wpływania na skład orzekający. Do sądu trafił wniosek o wyłączenie sędziego Przemysława Dziwańskiego, który początkowo w pojedynkę miał zająć się zażaleniem. Był złożony przez prokuratora wniosek o wyłączenie, co też stanowi pewien nacisk na tego sędziego, gdzie prokuratura sama z siebie, co się rzadko zdarza, podważa jego bezstronność w tej sprawie. Sąd okręgowy nie uwzględnił wniosku prokuratury o wyłączenie sędziego. Skład orzekający został za to rozszerzony do 3 sędziów. Sędzia Aleksandra Rusin-Batko, wyznaczona poprzez losowanie, nie chciała zajmować się sprawą, ale oficjalne oświadczenie Sądu Okręgowego w Warszawie wskazuje, że od sprawy odsunięto także sędziego Przemysława Dziwańskiego. Został wyłączony przez innego sędziego z urzędu, choć nikt się tego nie domagał. Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca posła Marcina Romanowskiego, podkreśla, że nie słyszał nigdy wcześniej o podobnej sprawie. Prawnik zapowiada interwencję w Radzie Europy, która wcześniej alarmowała, że polityk suwerennej Polski dalej jest objęty międzynarodowym immunitetem. Portal w polityce.pl ustalił, że decyzję o wyłączeniu sędziego Dziwańskiego podjął sędzia Krzysztof Chmielewski, choć nie jest znana podstawa prawna, która mu na to pozwoliła. Na to, co wydarzyło się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, reaguje przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Sąd już zbadał przesłanki wyłączenia sędziego Dziwańskiego i ocenił je negatywnie. To zamknęło sprawę. Sędzia Krzysztof Chmielewski został wyznaczony do wyłączenia sędziego Rusin-Batko. Nie miał prawa wyłączyć sędziego Dziwańskiego. Poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki przypomina, że minister sprawiedliwości wpływał na sąd okręgowy w Warszawie, gdzie wymusił wymianę prezesa i wiceprezesów. W sprawie Romanowskiego to już łamiąc kadencję bezprawnie zmienili skład kierownictwa sądu. Bezprawnie wyłączyli sędziego, ustawiają sobie skład sędziów, torturują świadków, łamią międzynarodowy immunitet. W sieci głośno jest to w pisach, których autorstwo przypisuje się sędziemu Krzysztofowi Chmielewskiemu. Zajmował się on sprawą posła Marcina Romanowskiego, choć już z pobieżnej analizy, jakiej dokonała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, wynika, że chętnie wchodził z politykiem w dyskusję na platformie X. Krzysztof Chmielewski, sędzia, jest m.in. autorem wpisu, tu cytat, powinien pan zmienić leki i lekarza.